Niesprzyjająca aura nie odstraszyła odkrywców Beskidu Wyspowego, którzy w nocy z soboty na niedzielę spotkali się na Luboniu Wielkim. Na szczycie czekała na turystów nie tylko ciepła kwaśnica, ale też liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów, czyli miasto Rabkę-Zdrój oraz Gorczański Oddział Związku Podhalan w Rabce. Myślę, że to oni, górale, powinni tą tradycję podtrzymywać tutaj, na tym Luboniu. Kazimierz Żarnowski i Kazimierz Zapała, prezes i wiceprezes zarządu Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan, wręczyli nagrody w tradycyjnych kategoriach. Najmłodszym uczestnikiem wyprawy okazał się 6-letni Piotr Dziadkowiec z Rabki, najstarszym zaś Tadeusz Dziechowski ze Skawy. Nagrodę dla turysty z najdalszego zakątka Polski otrzymała Joanna Fedorowicz z Gdańska. Kocham góry, ale nigdy jeszcze nie byłam w górach nocą, także jest to moja pierwsza wycieczka nocna, ale jak usłyszałam o tym, że coś takiego będzie organizowane, od razu się ucieszyłam i powiedziałam, muszę tutaj iść. Troszkę się bałam, bo jednak pogoda rano nie zachęcała i się bałam o moje buty, czy wytrzymają, ale jednak jakoś dajemy radę, także bardzo się cieszę. W konkursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym najlepszy był Michał Koza z Dobrej. Drugie miejsce zajął Michał Wątor, również z Dobrej, a trzecie Stanisław Adamczyk z Mszany Dolnej. Niejednym okazałym beskidzkim prawdziwkiem mogła pochwalić się Agata Śliwa z Sadku Kostrzy. Wychodziliśmy i nawet nie byłam przygotowana na to, że dzisiaj takie znajdę grzybki, ale już mi wujek mówił, że bardzo rosną, bo je spełnia. Tytuł najmilszej uczestniczki przyznano Marzenie Dziadkowiec z Rabki. Spośród panów wybrano Jana Surówkę ze Skawy. To nie tylko dorosły zespół, tak jak tutaj śpiewał, bo jest noc, dzieci nie bierę ze sobą, bo za dużą odpowiedzialność, no ale dorosły można wziąć. Dzieci przychodzą w sobotę na próbę, uczymy się śpiewać, tańcować, dosyćkiego to, co robimy. Przede wszystkim tradycji. Co cię w tym pociąga? Na pewno powrót do tradycji. Wracamy do tego, co robili nasi dziadkowie, pradziadkowie, także chcemy to kontynuować i pamiętać o czym, żeby to nie zniknęło. Uczestnicy rywalizowali również w konkursie tańców regionalnych. Najlepszym poczuciem rytmu i znajomością kroków wykazali się Małgorzata Koza i Jan Bednarz. Wspaniałe głosy w konkursie śpiewu góralskiego zaprezentowali rabczanka Emilia Dziadkowiec, Teresa Koc z Krakowa i Stanisław Burtan z Tęczyna. Ostatnim punktem wyprawy była msza święta, która rozpoczęła się o północy. Koncelebrowali ją ksiądz Tadeusz Bogucki, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Rabce Zarytem oraz ksiądz Paweł Dłużniak, kapelan Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce Zdroju. Wyjście na Luboń było drugą z trzech zaplanowanych wypraw nocnych. Kolejny etap akcji Odkryj Beskid Wyspowy to Śnieżnica. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.